Dzisiaj pokażę, jak przygotować chlebki z grzybami. Ja nazwałam je kujawskie warkocze, ponieważ przypominają warkocze kujawskich dziewczyn. Zaczyn przygotuję z 2 deko drożdży, 100 ml ciepłego mleka, a także łyżeczki cukru. Będzie potrzebne również 250 g mąki, 2 łyżki oleju. Z przypraw wykorzystamy jeszcze kminek, łyżeczkę, resztę do posypania. 2 łyżeczki majeranku i 0,5 łyżeczki soli. No oczywiście będą potrzebne grzyby. Ja tutaj wykorzystam dzisiaj 3 garście grzybów suszonych. Oczywiście zalałam je gorącą wodą i już są gotowe do przygotowania pysznych warkoczy. Będzie potrzebne również jedno jajko do posmarowania warkoczy przed włożeniem do pieca. Zaczynam od przygotowania zaczynu. Do miseczki dodaję drożdże, takie odrobiny pokruszę, łyżeczkę cukru, wszystko wymieszam, dokładnie ucieram i za moment dolewam podgrzane mleko. Dolewam mleko i wszystko dokładnie wymieszam i obstawiam w ciepłe miejsce na 20-30 minut. Grzybki kroję w drobną kostkę. Zaczyn mam już gotowy, a zatem zabieram się za przygotowanie ciasta. Do makutry wsypuję mąkę, oczywiście przesiewam przez sito, dodaję 0,5 łyżeczki soli, porcję majeranku i kminku, wlewam olej, dodaję wyrośnięty zaczyn. I dodaję na koniec grzybki. Wszystko przemieszam i za moment zacznę wyrabiać ciasto rękoma. Ciasto wyrabiam rękoma do momentu, jak stanie się elastyczne. Trwa to kilka minut. Ciasto mam już dobrze wyrobione. Formuję kulę. Przekładam do miseczki, przykrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce, żeby ciasto wyrosło tak mniej więcej na 40-50 minut, jak podwoi swoją objętość. Jak widzicie, ciasto pięknie wyrosło. Wyjmuję z miseczki. Podzielę teraz na 3 części. I każdą część jeszcze na 3 części. I teraz z każdej robię wałeczek. Wałeczki mają być mniej więcej takiej samej długości. I teraz będę zaplatała warkocz. Oczywiście zlepiam 3 końcówki. I teraz przekładam i zaplatam warkocz. I łączę końcóweczki tak dosyć ciasno. Wszystkie warkocze mam już zaplecione i zostawiam teraz na kolejne pół godziny. Oczywiście odstawiam w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.
Moje przepiękne warkocze są już gotowe do pieczenia. Przesmaruję teraz każdy rozkłóconym jajkiem i posypię kminkiem. Będę piekła w sumie przez 25 minut, przez pierwsze 5 minut w temperaturze 220 stopni, a przez kolejne 20 minut w temperaturze 200 stopni. Oczywiście wkładam do nagrzanego piekarnika na środkową półkę i włączam górną i dolną grzałkę. Każdy warkoczyk posypuję kminkiem. Moje przepiękne warkocze są już upieczone. W domu cudownie pachnie chlebem i grzybami. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Można je jeść bez niczego, ale doskonale smakują również z masłem. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.